Czwartek, 23 lutego, Monika Kowalczyk-Kogut. Zapraszam na Telefakty. To jest Dzień Walki z Depresją. Depresja to oczywiście jest bardzo szerokie pojęcie, natomiast bardzo mało o tym mówimy. Drogowe inwestycje w Iwaniskach. Dwa duże zadania, ponad 2 miliony złotych na obydwa. Polski to trudny język. Powiedz tam, dyktant to było łatwe czy trudne? Trudne, ponieważ było trochę słów języka angielskiego. Co wiemy o depresji? Chorobie, która dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, osoby w każdym wieku. Na to pytanie szukano dziś odpowiedzi na konferencji zorganizowanej przez Ostrowiecki PCPR. 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Myślę, że śmiało można w ten sposób właśnie to określić. Z perspektywy tak psychologa pracującego indywidualnie, jak i z dzieciakami w szkole, dostrzegam coraz więcej takich problemów właśnie, które skupiają nam się w to spektrum depresji. I tu warto zaznaczyć, że no niestety narasta to w zastraszającym tempie. Depresja dosięga rocznie od 6 do 12% osób dorosłych. U osób w wieku podeszłym jest wyższa i sięga nawet ponad 15%. Szacuje się także, że około 30-50% ludzi cierpiało chociaż raz w życiu na zaburzenia depresyjne. Objawów tej choroby jest wiele. Na pewno obniżający się nastrój, na pewno poczucie przygnębienia. Przestajemy odczuwać przyjemność z tego, co do tej pory dawało nam radość. Przestajemy się motywować, przestajemy w ogóle dążyć do czegokolwiek. Depresja to nie tylko problem dorosłych. Zalicza się ją również do najczęstszych chorób dzieci i młodzieży. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, zaburzenia depresyjne są diagnozowane nawet u 32% młodzieży w wieku 13-17 lat. Jeżeli na przykład dziecko miało jakąś pasję, jakieś zainteresowanie, nagle to znika, jego to nie interesuje, nie ma żadnych zainteresowań. To nie jest kwestia lenistwa, to nie jest kwestia tego, że gdzieś tam przed komputerem spędza dużo czasu i dlatego te zainteresowania zanikły. To już jest pierwszy taki objaw, który powinien nas zaniepokoić. Albo jeżeli wykonywał jakąś aktywność, a nagle nie chce jej robić, nie chce tego, to są takie niespecyficzne objawy. Ale jednak jeżeli obserwujemy dziecko, to powinniśmy to wychwycić. Depresja u dzieci i młodzieży jest coraz bardziej powszechna. Jej rozwojowi sprzyjała pandemia COVID-19, odosobnienie i brak poczucia więzi z rówieśnikami. Ważnym czynnikiem są relacje między rodzicami a dzieckiem. Depresja jest finałem zaniechań i tragicznej kondycji wychowawczej w polskiej rodzinie. Rodzice mówią, jak mamy, to damy. Mylą dobrobyt z dobrostanem. I to jest wynik tego. Widzimy koniec, a nie rozumiemy pierwszej przyczyny. Dlatego o depresji, skutkach i przyczynach tej choroby należy rozmawiać. W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją w Ostrowieckim Browarze Kultury została zorganizowana konferencja Twarze Depresji. I nie tylko w tym dniu będziemy mówić o depresji, będziemy cały cykl paneli naszych działań będziemy organizować przez cały rok. W Polsce nawet 1,5 miliona osób zmaga się z tym schorzeniem. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Do obchodów Dnia Walki z Depresją włączyła się także Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz inne biblioteki w regionie, w tym także Biblioteka Ostrowiecka, która będzie współorganizatorem spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie już dzisiaj, my opowiemy o tym już jutro. Dla rozwoju każdej gminy strategiczne znaczenie ma budowa dróg. Pieniądze na ten cel otrzymały Iwaniska. Ulica Młyńska w Iwaniskach. Ten blisko 800-metrowy odcinek drogi gminnej będzie w tym roku wyremontowany. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Iwaniska dostała ponad 2 miliony złotych. Są to również środki przeznaczone na drogę, przy której się znajdujemy. Jest to droga ulicy Szerokiej, która jest łącznikiem, że tak powiem, drogi wojewódzkiej, a zarazem drogi powiatowej. Rządowe wsparcie zostanie wykorzystane również na remonty odcinków dróg zlokalizowanych poza stolicą gminy. 70% wartości zadania to jest taka skala środków dla gminy Iwaniska na te dwa zadania, które będą realizowane w bieżącym roku. W bieżącej kadencji na terenie gminy zrealizowano wiele zadań z udziałem pieniędzy zewnętrznych. Inwestowano m.in. w poprawę bazy lokalowej gminnych instytucji czy infrastrukturę drogową, również powiatową. Stoimy na chodniku, który wybudowaliśmy w tej kadencji. Chodnik kosztował ponad 800 tysięcy, bardzo potrzebny. Dofinansowanie wynosiło dla samorządu powiatowego 50 na 50, bardzo korzystne.
W bieżącym roku poprawi się stan nawierzchni 5 odcinków dróg gminnych. Zadanie ma kosztować blisko 3 miliony złotych. O drogach o znaczeniu strategicznym dla Ostrowca mówili dziś w programie Espresso specjaliści. Inżynierowie pracujący w zespołach przy Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Czy obwodnica Ostrowca jest potrzebna? Spostrzegliśmy problemy, jeżeli chodzi o komunikację w mieście, które zaczęły być rozwiązywane niejako obok nas. Bez konsultacji społecznych, bez konsultacji z fachowcami. Pozwolę sobie tak o naszym zespole powiedzieć. To jest rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, te zespoły składają się z osób od historyków, ale przechodząc przez inżynierów budownictwa, inżynierów w ogóle drogownictwa, urbanistów, architektów. Powiązaliśmy nasze prace właśnie w tym celu, tutaj, jeżeli chodzi o tak zwaną dużą obwodnicę, aby dokonać jakiejś oceny, analizy skutków przede wszystkim, no i zaproponować jakieś rozwiązania alternatywne. Kunów stawia na budownictwo socjalne i już wkrótce w Nietulisku Dużym powstanie socjalne osiedle. To jeszcze plac budowy, ale pod koniec roku pierwsi lokatorzy odbiorą klucze do własnego mieszkania. Jest w tym momencie budowane 18 mieszkań, to będzie 9 domów w takim urbanistycznym półkolu, 4 domy w pierwszej linii, w drugiej linii 5 domów i każdy z domów będzie miał 2 mieszkania. Domy socjalne powstają w Nietulisku Dużym. Na budowę mieszkań gmina dostała ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Dopłat. Mamy zamiar tutaj jeden dom zabezpieczyć i przeznaczyć dla repatriantów. Jest też możliwość pozyskania niemałych pieniędzy, jeśli ten cel osiągniemy. W sąsiedztwie budowanych domów stoją 2 budynki, w których przed laty mieszkali pracownicy walcowni. Jeden budynek w środku tutaj został całkowicie zniszczony. Polecenie i zalecenie konserwatora jest takie, aby te budynki odtworzyć. I one będą odtworzone, dokumentacja projektowa jest skończona. W budynkach tych będzie 9 mieszkań socjalnych. I jak zapewnia burmistrz Lechłodej, problem z mieszkaniami socjalnymi w gminie Kunów powinien zostać rozwiązany. Już od jutra w Biurze Wystaw Artystycznych będziemy mogli oglądać 2 nowe wystawy. Wernisaż zaplanowano na godzinę 18. W piątek zapraszamy na wernisaż nie jeden, zapraszamy na otwarcie 2 wystaw. Wystawy profesora Marcina Berdyszaka, Feedback, oraz autorstwa Tomasza Drewicza, wystawy zatytułowanej Zderzenie losowe. Zgodnie z wszystkimi zapowiedziami i doceniając gust artystyczny i wyczucie szerokiego grona odbiorców, tak jak zapowiadaliśmy, będziemy w naszej galerii prezentować różne sposoby artystycznej wypowiedzi. Po malarstwie, po rysunku będziemy rozmawiać o tym, jak sztuka ewoluuje. Będziemy pracować, rozmawiać o instalacjach naszych artystów pochodzących ze środowiska poznańskiego, wykładowców akademickich, ale przede wszystkim znanych w Polsce i za granicą twórców pracujących z malarstwem, rysunkiem, instalacjami i obiektami. Wernisaż jutro, a już za tydzień w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach będzie można spotkać uczestników popularnego telewizyjnego programu. Będzie to upominek z okazji Dnia Kobiet. Program Sanatorium Miłości podobno ma fanów w całej Polsce, w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego okolicach również. To właśnie dla nich w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach zorganizowane zostanie spotkanie z uczestnikami 5. edycji. Sanatorium Miłości w tej edycji było w województwie świętokrzyskim. Uczestnicy przebywali w sanatorium Uzdrowisko Bosko-Zdrój S.A. i na tym spotkaniu będą chcieli z Państwem się podzielić swoimi wrażeniami, swoimi przygodami. Spotkanie odbędzie się 4 marca. Z jakiej okazji? Oczywiście Dnia Kobiet. Konwencja tego spotkania będzie taka, że publiczność będzie mogła w nim uczestniczyć, czyli dyskusje, pytania, różnego rodzaju rozmowy prowadzone z tymi uczestnikami. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane poznaniem bohaterów 5. edycji Sanatorium Miłości po zaproszenia mogą zgłaszać się m.in. do redakcji Lokalna TV. Przypominamy, że trwają zapisy na warsztaty z cyklu Sobota w Muzeum.
Choć dziś nie wyobrażamy sobie życia bez słodyczy, to przez stulecia cukier był towarem luksusowym, na który nie każdy mógł sobie pozwolić. Z czego i jak go niegdyś uzyskiwano? Kiedy pojawił się w Polsce? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy najbliższych warsztatów z cyklu Sobota w Muzeum. Będę też mówić o naszej częstocickiej cukrowni. Po pierwsze z racji tego, że jako muzeum staramy się promować naszą lokalną historię, kulturę i tradycje, a po drugie z tego względu, że cukrownia znajduje się w naszym najbliższym sąsiedztwie. Elementem plastycznym zajęć będą wykonywane przez dzieci słodycze z modeliny w kolorowych, bajecznych barwach. Zajęcia 25 lutego w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach rozpoczną się o godzinie 11. Obowiązują na nie wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe. Koszt udziału w warsztatach to 15 zł od osoby. Dzisiaj z naszą kamerą obserwowaliśmy pisanie dyktanda. Nie było łatwo. Chlubią się tym, że słuchają chorałów gregoriańskich i nie czytają żadnych rzadkich karnekinów. Z kulturalnym dyktandem w czwartkowe do południa zmierzyło się 19 uczniów z 10 ostrowieckich szkół podstawowych. Zosi trudność sprawiły słowa z języka angielskiego i te rzadko spotykane, na przykład chałturzysta. A czy do takiego dyktanda można się przygotować? Czy jeśli tak, to czy ty w jakiś sposób konkretnie się przygotowywałaś? Do tego dyktanda można się przygotować, ale nie ze wszystkich słów. Ja wypełniałam dyktanda w internecie i uczyłam się z książek. Każdy z uczestników miał swoje sposoby na poprawne napisanie wyrazów. Trzeba po prostu też myśleć, na przykład jak najładniej to wygląda, na przykład jaką literkę postawić, no jak nam się też podoba postawić literkę i wybrać tą, co myślimy. Młodzież z klas 5 i 6 nie tylko musiała poradzić sobie z trudnymi i często podchwytliwymi wyrazami, ale również ze stresem. Oczywiście rozumiem tą młodzież, że każdy chciałby napisać jak najlepiej, a wiadomo, że jak człowiek się zacznie im bardziej zastanawiać, to w końcu się zastanawia, czy na pewno dobrze to zostało napisane. Punktacja jest za popełnione błędy, więc wygrywa ta osoba, która zdobędzie jak najmniej błędów. Także najlepiej byłoby uzyskać 0 punktów, to wtedy byłby naprawdę taki supermistrz ortografii. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim dyktando dla uczniów szkół podstawowych zorganizowali już po raz 8. To była ostatnia informacja w dzisiejszych Telefaktach. Za chwilę regionalna prognoza pogody. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W szkole stawiamy bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo naszych uczniów, na miłą i serdeczną atmosferę. Uczniowie mogą pochwalić się bardzo wysokimi wynikami na egzaminach ósmoklasisty, bo priorytetem naszej szkoły jest jakość nauczania. Państwo, drodzy uczniowie, zapraszam do naszej szkoły, do szkoły numer 7 na zajęcia otwarte 28 lutego i 1 marca 2023 roku. Prowadzimy nabór i zapisy do klas pierwszych oraz do oddziału zerowego. Zapraszam serdecznie. Thank you.
Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 2 stopnie Celsjusza, wiatr 7 km na godzinę, ciśnienie 1011 hektopaskali. Jutro w ciągu dnia temperatura 7 stopni Celsjusza, wiatr 25 km na godzinę, ciśnienie 1004 hektopaskale. Biometr niekorzystny. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.